roku, jak te gry zostały wzięte za podstawę wyliczeń do podniesienia kwoty wolnej. Więc tu znowu mamy sytuację, która ma przynajmniej dwie strony. Wydaje mi się, że oryginalny pomysł byłby niesłychanie przypadkowym do budżetu, ale niestety, także i tu należy podejmować kalkulację wynikające z wyrachowania, byłby dużo większą ulgą. Tyle tylko, że zrobią mało. Oczywiście zgadza się tylko tyle, że podniesienie kwoty do 8 tysięcy złotych również byłoby zdecydowanie mniej poniżej minimalnego wynagrodzenia. To wynagrodzenie zostało podniesione notabene przez Prawo i Sprawiedliwość do 2 tysięcy złotych, co daje 24 tysiące złotych miesięcznie. No i rozumiem, że postulowałby pan podniesienie kwoty wolnej od podatku do 24 tysięcy złotych. No to jest, nie, ale jest realna różnica. Dosyć dużo. Nie, ale jest ostatnie zdanie. Jest realna różnica między tym nawet 10% ulgą w skali dochodów rocznych, które mogłyby przynieść jednorazowe podwyższenie kwoty wolnej, a tą w gruncie rzeczy fikcyjną, czy nieistniejącą ulgą dla zarabiających dzisiaj pensję minimalną. No to jest, znowu, poruszamy się w obrębie rzędu 10%, tak? Ale to jest zawsze jakaś kwota, która daje różnego rodzaju odpływ. Niektórzy twierdzą, że stąd jest ten pomysł na obniżenie kwoty tylko i wyłącznie dla najmniej zarabiających, dlatego że po prostu chodzi o to, że tak naprawdę ta kwota nie ruszała się, tak? Znaczy, jeżeli jest mała grupa osób, dla których właściwie obniżenie kwoty nie ma żadnego znaczenia, to budżet nie ucierpi na tym, tak? Więc to jest rodzaj takiej troszeczkę polityki, rodzaj pewnej mistyfikacji, tak? Tak bym to określił. Wydaje się, że rzeczywiście ja przynajmniej traktuję tam podniesienie tej kwoty do tych 6 tysięcy jako jakiś pierwszy etap. Liczę, że co będzie, panowie, bo za chwilę serwis informacyjny w Polskim Radiu 24. Wrócimy do tej rozmowy po serwicie. Informacja dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. Na terenie byłego lotniska pod Słupskim Redzikowie, gdzie trwa budowa amerykańskiego systemu obrony rakietowej, oficjalnie już stacjonuje amerykańska marynarka wojenna. Uroczystość w Podsłupskim Redzikowie miała wymiar polsko-amerykański, mówi pułkownik Witold Bartoszek, polski dowódca bazy. Jest to usankcjonowanie rozpoczęcia funkcjonowania komponentu amerykańskiego w swoim terenie odpowiedzialności. Druga uroczystość to jest przekazanie obowiązków pomiędzy dowódcami amerykańskimi. W tej chwili na terenie bazy w Redzikowie przebywa około 20 żołnierzy amerykańskiej marynarki wojennej. Do połowy 2017 roku ich liczba wzrośnie do 300 osób. Budowa systemu antyrakietowego ma się zakończyć pod koniec 2018 roku. Niespełna 20% kobiet w ciąży wykonuje testy w kierunku HIV. Mimo że są one obowiązkowe, przyszłe mamy nie zgłaszają się na te badania. Joanna Stankiewicz. Jeżeli wiadomo, że matka jest zakażona HIV, już w czasie ciąży można rozpocząć leczenie, które ma zapobiec przeniesieniu wirusa na dziecko, podkreśla dyrektor Krajowego Centrum do Spraw AIDS Anna Marzec-Bogusławska. Jeżeli kobieta wykona test w kierunku HIV, jest blisko 100% szansa na urodzenie zdrowego dziecka. Dr Małgorzata Szczepańska-Puc, zastępca dyrektora oddziału pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie, podkreśla, że czasem kobiety nie wykonują badań w kierunku HIV, bo uważają, że ich to nie dotyczy. Z drugiej strony, lekarze nie przywiązują należytej wagi do tych testów. Uważam, że niestety duża wina tutaj leży po stronie lekarzy, którzy polecając zrobić takie badanie, nie egzekwują potem w wyniku tego badania. W czasie ciąży kobieta powinna dwukrotnie przebadać się w kierunku HIV. W pierwszym trymestrze i około 37 tygodnia ciąży. Wykonanie przez matkę takich testów może ustrzec dziecko przed zakażeniem HIV i koniecznością przyjmowania leków przez całe życie. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Odchodzący ze stanowiska szefa CIA ostrzega Donalda Trumpa przed miękkim kursem wobec Moskwy. W bezprecedensowym wywiadzie dla BBC John Brennan apeluje też o to, by amerykański prezydent elekt wycofał się z deklaracji anulowania nuklearnego porozumienia z Iranem. Z Londynu Adam Dąbrowski. Rosja może być pozytywną siłą i sojusznikiem. Donald Trump zapowiadał w kampanii ocieplenie stosunków z Moskwą, ale John Brennan miał dziś dla prezydenta elekta ostrzeżenie. Rosja to kraj, który nierzadko realizuje swój narodowy interes ze
szkodą dla ludzi żyjących w państwach, gdzie operuje prezydent Trump i jego administracja muszą uważać na obietnice ze strony Rosji. Szef CIA mówił w tym kontekście o działaniach syryjskiego reżimu i Moskwy, które odpowiedzialne są za cywilne ofiary. A Iran, nie wycofujmy się z porozumienia w sprawie broni nuklearnej, apeluje szef CIA. To może zaowocować programem zbrojenia się w Iranie i podobnymi programami w krajach sąsiednich. Byłoby wielkim błędem, gdyby następna administracja przekreśliła to porozumienie. Kadencja Brennana dobiega końca. Wygaśnie w styczniu przyszłego roku. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Słuchają państwo. Jest 3:33. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Porad kulinarnych. Czy nie wiesz? Drodzy państwo, rozpoczynamy porady kulinarne w Radiu Maria. Serwis giełdowy w Polskim Radiu 24. Boże Krzyszewski, zapraszam. Za nami ostatnia w tym miesiącu sesja przedksiężącej. Ta zakończyła się na wyraźnym plusie. Najwięcej zyskał dziś indeks WIG 20, skupiający największe spółki notowane na warszawskim parkiecie 1,2%. MWIG 40 wzrósł o 0,88, a indeks szerokiego rynku WIG zarobił 0,87. Na minusie były dziś tylko małe spółki skupione w SWIG-u 80. Jeśli chodzi o te największe, to 18 z nich zyskiwało, a jedynie 2 straciły, czyli Enea i Tauron. Jednak największe spadki zanotowały zupełnie inne firmy. Były to StarHedge S.A. minus 15%, Lark minus 10% i spółka BMW AG ponad 8,7% na minusie. Wśród zwycięzców sesji znalazł się natomiast fundusz inwestycyjny MNI, który zyskał blisko 32%. Nieźle radziły sobie także spółki Plaza Centers plus prawie 21% i Sekresa plus prawie 13%. Najwyższy obrót liczby transakcji wygenerowała dziś jastrzębska spółka węglowa. Całkowita wartość obrotu na sesji wyniosła 1,960 mld zł. I spójrzmy jeszcze na walutę, a to złoty znów się osłabia, zwłaszcza do dolara. Obecnie amerykańska waluta wyceniana jest na 4,21 zł. Kurs euro wynosi 4,45, a franka szwajcarskiego 4,13 zł. Więcej informacji z rynków finansowych znajdą państwo na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Polskie Radio 24 zaprasza na debatę dnia. Wracamy na antenę z naszą debatą dnia, której gośćmi są Jakub Dymek i Jacek Nielizienkiewicz. Panowie, w pierwszej części mówiliśmy z grubsza, co to jest sprawiedliwość społeczna, czy da się sprawiedliwie dokonać redystrybucji dóbr i czy Prawo i Sprawiedliwość jest taką partią, która jest w stanie przynajmniej przybliżyć się do tego ideału. Nie wiem, czy udało nam się jakąkolwiek odpowiedź uzyskać. Mam wrażenie, że gdzieś żeśmy się kręcili wokół tego tematu, ale okazuje się, że dotychczasowe chyba działania PiS-u są na razie na tyle jeszcze wstępne, że trudno nam cokolwiek powiedzieć. Poza tym jednym chyba, co powiedział pan redaktor Lizinkiewicz, że w porównaniu z pozostałymi partiami PiS i tak wydaje się najbardziej partią wrażliwą społecznie. Ale właśnie, sprawiedliwość. Mówimy o sprawiedliwości wobec najuboższych, mówimy o sprawiedliwości wobec pracowników, a z kolei trzeba byłoby się zastanowić, czy można w jakiś sposób sprawiedliwie traktować również tą drugą stronę, czyli przedsiębiorców, prawda? Na to zwracają uwagę ludzie związani raczej z tymi środowiskami, powiedzmy sobie, konserwatywno-liberalnymi, którzy każdy pomysł rządu, który ma pomóc pracownikowi czy najuboższym, nazywają statystycznym hasełkiem. Takich ludzi jest też sporo wokół prawicy. No i właśnie, to jest teraz pytanie, czy właściwie te interesy pracownika i pracodawcy są zawsze sprzeczne? Czy można te rzeczy pogodzić ze sobą? No, jak Dymek. Przedstawiciele środowisk biznesowych zrzeszeni w organizacjach pracodawców mają w Polsce predylekcję do niezwykle ostrego, czy wręcz historycznego języka, nawet w sytuacji, w której proponowane przez nich rozwiązania są w ostateczności akceptowane przez kolejne ekipy. Ja przypominam sobie propozycję jednolitego podatku, która wypłynęła z jednej z organizacji branżowych, którą właściwie Platforma... Mówimy, przepraszam, o jakim podatku? To jest liniowy podatek? Czy jednolitym. O tej idei, którą komisarz Lewandowski, że
przedstawił w ostatnim roku przed wyborami 2015. No to to jest propozycja, która najpierw ukonstytuowała się właśnie w organizacjach branżowych pracodawców, potem podjął ją komisarz Lewandowski, a dzisiaj w kształcie właściwie analogicznym jest procedowana w, jak rozumiem, Ministerstwie Rozwoju. Więc powodów do tej paniki, czy tego ostrego języka i tego alergicznego reagowania na jakiekolwiek propozycje, choćby pobieżnie kojarzące się z podwyżką podatków, ja nie znajduję. Tym bardziej, że idea podatku rzeczywiście jednolitego, takiego, który będzie zawierał w sobie większość składek i rozwiąże problem, na który pracodawcy nierzadko słusznie zwracają uwagę, czyli na przykład podwójnego lub potrójnego opodatkowania pracy względem kapitału czy spadków, które nie są także niestety decyzją Prawa i Sprawiedliwości w poprzedniej kadencji opodatkowane wcale, uważam za ideę dużo wartą rozwagi i słuszną. Myślę, że Platforma Obywatelska zresztą, gdyby ten plan Lewandowskiego potraktowała poważnie i zaczęła rozważać tego rodzaju kroki wcześniej w drugiej kadencji, mogłaby zjednać sobie część tych środowisk, które ostatecznie od Platformy do Prawa i Sprawiedliwości w roku wyborczym odpłynęły. No ale mądry Polak przychodzi. No właśnie. Ja powiem tak. Pogodzić? Ja powiem tak, bo czym to się uda? Czym innym jest sam mikrofirmy, zatrudnianie w mikrofirmach małych i tak dalej, znaczy w tych najmniejszych polskich przedsiębiorczości tej takiej minimalnej, tak? Znaczy tam powiedzmy do 10, do kilkunastu, nawet do 100 osób. Bo te firmy, wobec tych firm państwo polskie jest silne, wymaga od nich, robi im kontrolę, pokazuje całą swoją brutalną siłę, przynajmniej ja mam takie wrażenie. A cały rajwach i poniekąd, jak biorę sobie przykład tej firmy, to mówię, no rzeczywiście pracodawcy mogą mieć trochę racji, tak? Ale biorę sobie z drugiej strony firmę drugą, na przykład niemiecką sieć handlową, albo portugalską, albo drugą niemiecką. Wiemy o jakie chodzi, pewnie większość z Państwa robi w nich zakupy. No i jakoś tak jest, że w Niemczech ta firma ma nieduże wyższe ceny finalne produktu, a kasjer zarabia dwa razy tyle. Tak? I jakoś tam to można wpiąć i działać na korzyść, bardziej na korzyść pracownika. A u nas mimo że w zasadzie rynek jest skolonizowany przez tę firmę. Tak? I to mnie prowadzi do konstatacji, że jednak drenują firmy i raczej staję w tym wypadku po stronie pracowników. Czy istnieje złoty środek? To jest bardzo trudne, do powiedzenia. 25 deko. Mam też poczucie takie, że pracodawcy w Polsce. Znaczy, nie mam poczucia takiego, że pracodawca w Polsce jest w stanie zrobić coś dla pracownika, bo ma taki kaprys, bo tylko wtedy, kiedy jest brutalnie zmuszony. No prędzej, kiedy zarobi dodatkowy milion złotych, to prędzej kupi sobie 3 nowe Mercedesy niż dla podwyżki pracy, niż zainwestuje w pracowników. No niestety chyba tak to wygląda. Ale może to jest kwestia właśnie stymulacji odpowiedniej polityki podatkowej, tak, żeby zachęcać przedsiębiorstwa, właśnie go przymusić w pewien sposób do tego, żeby zaczął inwestować, bo w pewnym sensie logika w tym wszystkim jest, tak? W moim świecie idealnym
idealnie by było, gdyby sami pracodawcy się do tego poczuwali. Niestety chyba tak się... Nie, człowiek chce zarobić pieniądze. Pytanie tylko, czy będzie zarabiał wyłącznie dla siebie, czy też będzie inwestował. Kiedyś feudalizm upadł między innymi z tego powodu, że feudalowie inwestowali sami w siebie, tak? I to był jeden z powodów gospodarczej zapaści średniowiecznego świata, o którym rozmawialiśmy przed audycją, zresztą notabene, czy ten przyznam się państwu. Wie pan, ja byłem na wakacjach w Szwecji i chodziłem po tamtejszej dzielnicy willowej. I powiem szczerze, w Konstancinie takie stawia się w komórki na miotły, jak tam są wille najbogatsze. Inwestycje, ale może jest jeszcze... Ale może jest kwestia podejścia pewnego rodzaju. Może jest jeszcze inny powód, który specjalnie prowokacyjny Jakuba Gienko spytam. Kiedyś Roman Dmowski, cała narodowa demokracja mówiła, silna gospodarka to silna Polska. To znaczy, mówiąc krótko, kapitał Polski decyduje o sile państwa. Czy zgodzisz się z tym? No tak, bo wtedy troska o kapitał Polski wyglądała również tak, że tłukło się witryny żydowskich sklepów, ale w dzisiejszych realiach szczęśliwie do tego rodzaju metod się prawie bez wyjątków nikt nie uciekał. Ale raczej że kapitał nie ma narodowości też już się... Ale właśnie, tylko że żeby w Polsce zająć się jednym z fundamentalnych problemów systemu podatkowego, czyli ucieczką pieniędzy za granicę, rząd Prawa i Sprawiedliwości musiałby współpracować z Komisją Europejską, a w szczególności z panią komisarz Margrethe Vestager, która ten temat na agendzie Komisji Europejskiej realizuje od ponad roku i to z dużymi sukcesami, ponieważ udało się jej mocno przedusić korporacje tak w świecie znane jak Starbucks, Fiat czy Facebook albo Google. Tyle tylko, że relacje Prawa i Sprawiedliwości z Komisją Europejską, jeżeli w ogóle jakieś są, to należy określić je mianem bardzo chłodnych. I nie przypominam sobie w ciągu minionego roku żadnego sygnału z obozu rządowego, że jest to jedno z pól, które polskie MSZ, polskie Ministerstwo Rozwoju identyfikuje jako wspólne dla interesów Komisji Europejskiej, dla tego, co Bruksela dzięki pani komisarz Margrethe Vestager realizuje i tego, co jest w żywotnym interesie polskiej gospodarki. To Jacek Lizinki. Czy pan się zgadza z twierdzeniem, że Komisja Europejska pomoże nam wzmacniać polski kapitał? Nie, no to absolutnie mam wrażenie, że to tak nie działa. Ja rozumiem, że wzmacnia w walce z korporacjami międzynarodowymi, tak? Chodzi o luki podatkowe i o tworzenie wewnętrznych krajów podatkowych w innych krajach Europy. To wydaje mi się, znaczy to jest tak, o ile trudno powiedzieć, tak, że my już jesteśmy na tyle bogatym społeczeństwem, mamy na tyle bogate, tyle zebraliśmy tego kapitału w kraju, żeby móc zastosować, nagle stać się, przymuszać kapitału? No właśnie, pytanie jest czy na tyle jest mocna nasza gospodarka, nasza wewnętrzna, żeby móc wymuszać na przedsiębiorcach ukłony na przykład w stronę pracowników, tak? Mam wrażenie, że to jest bardzo trudne pytanie, ja nie umiem na nie szczerze powiedzieć. Konkluzja tej części programu jest taka, że fajnie by było mieć... Ale jeżeli Unia Europejska kłóci się z korporacjami, to niekoniecznie musi być to zła informacja, to część kapitału może przepłynąć do Polski. Czyli mówiąc krótko, dobrze byłoby, żebyśmy mieli silną gospodarkę, bo dzięki silnej gospodarce mamy silne państwo, ale niestety kapitału mamy tak mało, że tej silnej gospodarki na razie mieć nie możemy. Jesteśmy, jak rozumiem, patrząc na chociażby na strukturę banków. No tak, w pewnym sensie można użyć tego słowa, skolonizowani troszeczkę przez zachodni kapitał, w związku z tym jest jak jest. Panowie, kończę ten wątek, zostało nam jeszcze 12 minut, to jest, nie wiem, że wystarczająco czasu, to na pewno nie, ale trochę czasu na to, żeby jeszcze ruszyć temat drugi. Temat drugi, mianowicie chciałem poświęcić jeszcze te ostatnie minuty audycji panów wrażenia na temat reformy programowej, która miała być
podstawy programowej, przepraszam, która miałaby zostać ogłoszona dzisiaj przez minister edukacji, no, dostaliśmy coś, co podstawą programową de facto nie jest, tylko jest zbiorem takich haseł i zapowiedzią, że no, że na razie zaczynają się prekonsultacje społeczne, one są prowadzone z nauczycielami, z specjalistami od edukacji i że pierwsze takie rzeczywiste fragmenty tej podstawy programowej, która ma obowiązywać w 8-letniej szkole i 4-letnim liceum, otrzymamy dopiero w lutym, tak? I to będzie stopniowo tam przez kolejne miesiące będą dochodziły kolejne elementy tej podstawy programowej. Na początek będzie to dotyczyło klasy 1, 4 i 7 oraz pierwszej w klasach branżowych. No właśnie, ale pytanie jest tak naprawdę... Chciałem zadać wam pytanie w ogóle o tą podstawę programową, ale nie zadam wam tego pytania, dlatego że podstawa jest zbyt ogólna, żeby o niej rozmawiać. Natomiast zadam inne pytanie, które ma związek z tym wszystkim. Otóż pytanie następujące. Jakiś czas temu, w czasie demonstracji, też to były demonstracje środowisk nauczycielskich, czyli ZNP przeciwko likwidacji gimnazjów, pojawiła się taka opinia, tam jednej z demonstrantek, która powiedziała, że ona protestuje przeciwko tej reformie, głównie dlatego, że owocem tej reformy stanie się uczeń, który zostanie wyhodowany na...